Gdyby przyszedł ktoś i powiedział, że chemik może zakontraktować jednego faceta z kadry Polski i dałby wybór, to wolałabyś zakontraktować Leona czy Michała Kubiaka? I dlaczego? Będziesz mi dawał pytania siatkarskie? Nie, niewiele ich jest. Nie mam pojęcia, kogo bym wybrała. No, no ale znasz tych zawodników. No. Z charakteru powiedzmy Kubiaka. No. Tak, żeby podkręcił wszystkich dookoła i nieważne jakich grojków by miał obok siebie, to wyciągnąłby z tych grojków obok siebie 100%. O, super. I to mnie satysfakcjonuje. Wolałabym wypić wino i pogadać o głupotach z Kubą Wojewódzkim czy Rafałem Paczesiem? Oczywiście, że z Rafałem Paczesiem. Jasne. Ostatnie 5 dni spędziłam na Paczesiu non-stop. Oglądam nawet Vogue. Także wszystko odnośnie Paczesia jak najbardziej. I nie wiem, czy wino on pije, raczej jakieś takie wody, nie? Wodzi się wody chyba, winka nie pije, no ale dobra, no. Miałem zadać delikatne pytanie, to zadałem. Wolałabym odśnieżyć cały parking przed domem, czy umyć okna i poodkurzać w domu? Chyba odśnieżyć bym wolała, bo rzadko to robię. Dzisiaj oglądałam, jak mój mąż odśnieżał wokół chaty, więc... Popijając kawkę? Tak, popijałam sobie kawkę w ciepłym domku. No, odśnieżyć nie odśnieżałam, to wybrałabym tą opcję. Dobra. Wolałabym dostać droższy prezent, ale nie wiadomo, co to by było, albo dostać tańszy prezent, ale w postaci koperty. Czyli, że trafiony. No, tańszy, bo droższy zawsze można sobie kupić. Dobra. Wolałabym zagrać w parze na plaży, w sensie w plażówkę. Z Villanelle z serialu Killing Eve, czy z Daenerys z serialu Gra o Tron? No oczywiście, że z Villanelle. Ja to po tym serialu oglądałam przecież, wiesz, są takie filmiki 5 minut z Villanelle, z jej najlepszymi tekstami, więc no, zauroczyła mnie ta postać w tym serialu. No dobra, ale czy byłaby dobrym partnerem do plażówki? Z tym charakterkiem? Jaha, chyba bardziej niż tamta. No dobra. Wolałabym prywatny koncert Corteza na urodziny, czy koncert Dawida Podsiadły na Narodowym? W sensie, wiesz, z ludźmi i tak dalej. Na Cortezie byłam, w dosyć takim kameralnym miejscu na jakiejś wsi na Śląsku, więc wybrałabym chyba Podsiadło. Dobra. Wolałabym chodzić w kieckach i obcasach przez pół roku, albo nie oglądać seriali przez pół roku. Wolałabym chodzić w kieckach, chociaż... bardzo chyba zdjęcia by mi robili. No dobra, kiece. Wolałabym zdrowo przesolić obiad, organizując spotkanie rodzinne, albo palnąć jakąś gafę podczas takiego spotkania. No wolałabym palnąć gafę. Jak mam wolne, to bardzo lubię gotować, więc wolałabym tego nie zepsuć. Dobra. Wolałabym, uwaga, myślę, że to jedno z twoich ulubionych pytań, 10 wywiadów z początkującymi dziennikarzami, takimi, wiesz, pytającymi, jak się zaczęła twoja przygoda z siatkówką, albo wykonać 10 telefonów, których trzeba coś załatwić, na przykład niezapłacony rachunek, błąd w ZUS-ie, albo takie usterki domowe, gdzie trzeba rozmawiać z potencjalnie obcymi ludźmi. Można powiedzieć pomidor? To nie ta gra. To i tu byś się jako opuciła. Jako introwertyczka, która unika ognia po prostu telefonów, to... Głupio to zabrzmi z moich ust, no ale chyba bym wybrała te wywiady jednak. Szok. Powiem ci, że no... Nie myślałem, że dożyję. Nie, no nie, telefony to jest dla mnie, jakby można było pisać SMS-y, to by było najlepiej. Okej, okay, ostatnie. Wolałabym spływ kajakowy gdzieś w mniejszej polskiej miejscowości, albo skok ze spadochronu gdzieś za granicą. Oczywiście, że spływ, skok ze spadochronem... Ze spadochronem chyba się mówi. Może być. Tak?
Nigdy w życiu, bo mam lęk wysokości. To było łatwe. Dobra, dzięki.